Dobra, widzicie za nami trochę wcześniej. Patrzcie to, tu się oka... tu jest ściana mgły! Czy twój, iluzoryczna ściana, kurde. Jesteśmy totalnym przypadkiem. To jakieś ciało chyba. Dom piromancji Quelany! O kurde, czy to jest ciało tej? Tej babki, która była od przymierza w jedynce? I czy to jest ciało Quelany? Kurde, ej, czy to oznacza, że Quelana finalnie odważyła się jednak wrócić do Izalith? Aby pomóc siostrom. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Bomba. To za daleko. Okej, nie robię im nic, no ale to jest w sumie dość niebezpieczne. Dobra, jeszcze raz. Tu. No, come on, serio? Dobra, jak wejdę. No kurde, nie tak źle. Tak źle, muszę powiedzieć. Dalej to mocno schodzi, no ale... Dobra, mam jakiś pierścień z obroną przed ogniem? Tutaj wzmacnia nietykalność przy przewrotach. To możemy wypróbować. Nic poza tym. No tu ewentualnie jeszcze... ten znak kartusu, nie, to nie to. Wow. Dobra, mam estusy, no to ewentualnie wtedy już bym używał. Toksyczna mgła. Oj, to mógł być overkill. Dalej. Talizman mroku. Dobra, kolejne dwa estusy. I tu już jest czysto. Dobra, to wychodzimy. I jest! Udało się! Dobra. Podleczmy się żarem. Okej, okay, zobaczmy te rzeczy. Najpierw talizman mroku. Talizman zrobiony z kosmika białych włosów. Należał on do jednej ze zniekształconych wiedźm chaosu, matek piromanckiej sztuki. W formie talizmanu pozwalała dzierżącym go na splatanie zarówno cudów, jak i piromancji. Ej, zajebista rzecz! I umiejętność zapłon. Czy teraz mogę użyć piromancji mając to? Ej, nice! Dobra, to wywalamy w takim razie to. Zostawiamy to. No i ładnie. Jedna rzecz, a mogę używać obu tych naraz. Pięknie. A, tylko w sumie właśnie, to ma skalowanie D, jeśli chodzi o wiarę, czyli pewnie obrażenia błyskawic nie będą za duże. Ale jak dla mnie, warto. Zobaczmy jeszcze zaklęcie. Zaklęcie jeszcze weszło, nowa piromancja. Toksyczna mgła. Niepowtarzalna piromancja autorstwa Engiego, która nie zdobyła sobie poważania na Wielkim Bagnie. Tworzy silnie trującą mgłę. Niektórzy twierdzą, że po wygnaniu z bagna Engi odnalazł dwie niespodzianki. Zabójczą truciznę i piękną dziewczynę. No, domyślam się, kim była ta piękna dziewczyna, ale... Trucizna niewiele mi mówi. Jasne, jeszcze mi demona brakowało na plecach. Jesus fucking Christ! No bez jaj. No jak mi to są w stanie durne szczury przerwać? To jest jakaś kpina normalnie. Do tyłu. Estus. A ty złaskaj swoje zamknij mordę! Ten odłamek zostawił tylko i wyłącznie. Dobra, czy ja teraz gdzieś wróciłem?
Tak, są bazyliony zaraz. Dobra. Łyknę sobie w takim razie Divina. Naprawdę jest głuchy czy co? No. Nieco robi klątwa w tej części, ale chyba wolę się nie przekonywać. Japa. Owoc mi chuj, spoko. Kurde, muszę te owocki sobie pomnożyć akurat, bo to jest dobra rzecz. Dobra, i tu będzie zaraz nasz kochany rycerzyk, który mnie zrzucił stąd, tam na dół. Ale to nie jest to miejsce, w którym byłem przed... Przed chwilą. Okej, to było dość intrygujące. Dobra, no to jeszcze jedna przebieżka w takim razie. Dobra, jestem na miejscu. Udało mi się nawet uniknąć starcia z bazyliszkami. Za tylko on. Dobra, może... Spróbujmy się bić tam, żeby nie być na tym moście, bo to jest, jak widać, głupie miejsce, jeśli chodzi o walkę. To bardzo głupie. Dobra, wstawaj, wstawaj. Dwie ręce. No i atakuj. Wow, e! Spokój! Dobra, łykaj. Raz, dwa, hop! Kurde, się będzie backstab, ale niestety. Nie udało się. Jezu, jeszcze go na trzy ciosy wrobię. Na trzy ciosy go robię, dałem się mu zabić dwa razy. Brawo ja. Dobra, żar przywrócony. Aha, że wciągnij brzuch, to przejdziesz? Coś tego typu? Może. Dobra, obczajmy, co jest tu na górze. Jestem ciekaw, czy z tego chodrika coś... Soriga coś tam wypadło. Chociaż w sumie nawet bym się nie zdziwił, gdyby on się tam znowu pojawił. No bo niby zginął, ale zginął, kiedy ja byłem martwy, więc... na spokojnie mógłby się tam pojawić ponownie. Dobra, kurde, gdzie teraz? Ile? To jest tylko pytanie. No, poza tym, że gdzieś wysoko. O! Proszę, czy bym mógł wyłączyć balistę? Jeśli tak, to jestem bardzo chętny. Pewnie nie będzie tak łatwo. Musimy sobie po prostu podejść. Przejście. Wiadomość, co mówi? Uważaj na prawo. Okej. Dobrze, dobrze. Trzech typiarzy. Przejście w lewo. O! Co to ja? Ty dołącz do kolegi. W swojej śmierci, po śmierci. W sumie, czy szkielet jako ożywieniec tak naprawdę umiera jeszcze raz, czy po prostu pozwalamy mu spocząć wtedy? Dobre pytanie, myślę. Ta pigułka z robaka. Czekaj, wiadomości, co jeszcze powiedzą. Nie poddawaj się, szkielet. Nie. Takie sobie. To jakieś dwa mocniejsze szkielety widzę. No ale okres zbieram taki sam. A nie, czekaj, już go spotkałem, przecież to jest ten. Tak skacze i ciebie tymi nożami.
dzwonek i pigułeczkę. Dobra. Muszę też zużyć kilka tych odłamków. Kilka. Po prostu jest zużyć. Aha, czyli nie strzelam z tej palicy, ale automatycznie strzelam. Ciekawe. Miałem teraz wyłączyć, czy... Jap. Okej. Okay. Nie kręci się, czyli nie będzie strzelać. Lubię to. Dobra, i tutaj przed tobą przedmiot. Naprawdę? Trochę ciężko w to uwierzyć. Chyba, że tutaj? Zresztą może po prostu droga powrotna, nie? Spróbuj skok. No, zginąć nie zginę. Ach, skok. No nie, no tutaj to jest chyba już tylko droga na powrót. No i to tyle. No dobra. Mamy tam tego bossa. Dobra, ale nie. Jeszcze bym chciał się cofnąć tam, gdzie był ten cały rycerz. Bo to mnie czeka kolejna przebieżka, niestety. Godzina 10 prawie. No, ale myślę, że powinno się udać w miarę na szybko mi się tam dotrzeć. Właśnie, jeszcze tutaj na górę nie wchodziłem. Teraz się pocięcie znajdzie. Dobra, typie, weź się od stosunku może ode mnie, co? Łamek. Łamek. Zaś ta włócznia. Jaka jest szansa na to, że ja dostanę od nich Estusa? To mnie trochę przygadza. Dużo odłamek tu. Tutaj pusto. Ciała demonów, ale chyba nic poza tym. Tutaj typ i jakiś przedmiot. W sumie to jest też jakiś demon, mi się wydaje. Łamek, tylko, a tu żar. Okej, okay. Dopiero co zużyty, no to ładnie zyskamy. A tutaj przejście wyżej, proszę bardzo. Gdzie to mnie prowadzi? O, do kolejnego ogniska! Okej, okay. Jak to się nazywa? Demoniczne ruiny! To chyba potwierdzenie, że to jest, kurde, że to jest właśnie Izalit. Raczej nazwa nie jest przypadkowa, coś mi się wydaje. Dużo domek tytanitu. Congratulations, you played yourself. Are you fucking kidding me? Tu było całe... No nie. No nie. No kurwa, nie wierzę. Tu było cały czas cholerne przejście. O, sorry, proszę, mogę go przyzwać. Tu było cały czas cholerne przejście. A ja go nie zauważyłem i latałem ciągle od drugiej strony. Dobra, no ja. Chyba tylko ja jestem zdolny do czegoś takiego. Dobra, ale zobaczmy w takim razie tutaj. Tu pójdziemy. Dobra, czy ja tutaj chcę zaskakiwać? Szczerze? Mogę, czemu nie? Jakaś oszczędność. Czasu! Machniemy sobie mieczem 3 razy. Zabijemy wszystkie te. Tu nie tędy.
tutaj dalej. Mamy zejście. Pierwszy. Może tutaj z tym jest iluzja? Ta nie jest. Ta też nie. Tylko jak to były te iluzje, to może któraś z tych szans też nie jest iluzją. Jeśli jest, to pytanie, która? Też chyba wcześniej sprawdziłem. No kurde. Co to może być? Pół kolejny. Co tu? Tu nie. Tu? Też nie. Tu? Nie. God damn it! To tu było wcześniej? Uważaj na rycerz. O, czyli chyba miałem jednak nosa do iluzji, tylko ją odkryłem totalnym przypadkiem. O proszę, zabójca rycerza Sorik. Czyli dobra, jednak przeżył. Co tak, kurde? Chciałem zaatakować tym mieczykiem małym, a kurde odwaliłem taką akcję. Trzymaj. Ogromny miecz oparów! I czarna wielka czarna żelazna tarcza. Proszę, proszę, miecz oparów! Czyli miecz Reima z Dranglake. Dobra, tu już oczywiście nie ma. I to jest oczywiście miejsce z tym. Co jest tu? Żar. Co jest tu? Święty płomień, chyba. Dobra, zobaczmy. Tutaj nie. Święty Płomień to oczywiście będzie piromancja. Tak. Wznieca we wrogach ogień, podpalając ich. Wykorzystywana przez dzikie ludy piromancja. Płomień wdziera się w przeciwników i podpala ich. Pierwotnie używano jej w ceremoniach oczyszczania ofiary, skąd wzięła swoją nazwę. Choć metoda może się zdawać barbarzyńską, raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę, że używają jej dzicy piromanci uważający się za wysłanników Boga. Ho, kurde, do przetestowania. Tylko raczej nie w tym miejscu, bo tutaj to są raczej odporni na właśnie piromanci, po prostu na ogień. I ogromny miecz oparów, przypominający czarny marmur, spaczony miecz będący najcięższą spośród wielkich kling. Uważa się, że jego właścicielem był jakiś dawny zdrajca, a przez ciężar nikt inny nie brał go do boju, co skazało go na zapomnienie w pomrokach dziejów. I tupnięcie, to już znamy. Tarcza jeszcze. Wielka wykuta z czarnego żelaza tarcza, budząca powszechną grozę jako oręż zabójcy rycerzy Tsoriga. Czarne żelazo zapewnia doskonałą ochronę, a szczególnie chroni przed ogniem. Uderzenie tarczą to jest... ten. I proszę, 100% fizycznych i bardzo wysoka odporność na ogień. Lubię to. Dobra, zobaczmy tutaj. Hełm czarnego rycerza na ogień 4,6. Tutaj 4,8. Czyli lepsze. Niewiele, ale lepsze. Dobra, pierścień nowy mi tu nie wpadł, widzę. Dobra, to jest tyle. Już przeeksplorowałem to najbardziej jak tylko się dało. Na koniec jeszcze... już tego i tak długiego materiału. Myślę, że sporo tam powycinam, bo chcę jeszcze z tym bossem zawalczyć i mieć całą tę lokację w tym odcinku ogarniętą. Oddajmy jeszcze te wszystkie księgi. Dobra, tam chyba same piromancje znalazłem, co nie? Tak, czyli musimy się przejść do naszego nauczyciela piromancji, czyli do Kornyxa z Wielkiego Bagna. Daj księgę piromancji. Najpierw tą piromancji Kuelany. Czekaj. Czekaj. Ja czytam opis tej piromancji akurat.
Teraz nie jestem kurde pewien. Muszę sprawdzić. Tak, Izali czytałem. Nie, tej nie czytałem. Okej, okay, tom piromantyczny Kuelane zawiera jej wyjątkowe czary, których nauczyć może tylko kobieta. Daj mistrzyni piromancji, by nauczyć się czarów Kuelany. Kuelana, jedyna ocalała wiedźma Izalitu, przyjęła kiedyś ludzką uczennicę. Gdy jednak opuściła ona swoją nauczycielkę, ta nie przyjęła już żadnej kolejnej. Ha, uczennice. Ale czekaj, ale że w sensie przyjęła uczennicę i żadnej innej uczennicy? Czy żadnego innego ucznia? W ogóle już nie nauczała. Bo jeśli nie uczała już więcej kobiet, to byłby spoko. W sensie zgadzałoby się, byłoby spoko, jeśli chodzi o lore, bo na przykład no nie zgadzałoby się w ogóle z tym. Nie zgadzałoby się w ogóle z lore, bo niezależnie kim jesteśmy, wystarczy, że mamy odpowiednie zdolności biromantyczne, Kuelana w jedynce będzie nas uczyć. Chociaż kto wie, może jak się gra kobietą, to jakieś inne czary są dostępne, ale no, trochę wątpię. Dobra, no to zobaczmy, co powie, bo skoro tylko kobieta może nauczać, to nie przyjmie. Ale zobaczmy, jaka będzie reakcja. What have we here? By the gods, this inscription reads Kuelana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. If only I were a woman. Huh. Dobra, a tą piromancję Izalitu przyjmiesz? Ah, what have we here? A pyromancy tome from Izalith. Then you found the home of pyromancy. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Salaman. Który też był uczniem Kuelany, co jest najlepsze. Dobra, naucz piromancy. Wielka ognista sfera chaosu ciska wielką ognistą sferą chaosu. Pochodząca ze starożytnego Izalitu sztuka płomienia chaosu pozwalająca ciskać olbrzymimi ognistymi sferami. Chaotyczny ognie roztapia nawet wielkie głazy, tworząc przy uderzeniu rozbryzg gorącej lawy. Wiedźma Izalitu i jej córki zrodziły płomień chaosu, który jednak pożaruje wraz z ich domem. Okay. I burza chaosu pochodząca ze starożytnego Izalitu sztuka płomienia chaosu wznosząca wokół ogniste kolumny. Chaotyczny ogień roztapia nawet wielkie głazy, tworząc przy uderzeniu rozbryzg gorącej lawy. Wszechogarniający płomień chaosu uformował ostatecznie swoje niespokojne leże, w którym zrodziły się spaczone formy życia, zwane dziś demonami. Chodzi oczywiście właśnie o leże chaosu. Jezu, jak ja nienawidzę tego przeciwnika, nie? Cały przeciwnik to jest omijanie po prostu ataków i mniej... I pościananie wielkiego fuksa, żeby przypadkiem sam się nie zrolować w przepaść. Do not be gone for long. What is a teacher? Przy dobrych wiatrach to nawet się da uniknąć tego. What needs? Za jednym strzałem da się to zrobić, no ale trzeba mieć nawet fuksa. There are two. Dobrze, że teraz sprawdzę, jak chciałem to zrobić, ale nie. Nie ma. Mam jakiś fragment? No nie ma. For the meek, I don't want to see. No i kurde, jestem prawie pewny, że dałoby się gdzieś tam ten fragment znaleźć. Znaczy, wróć, Boże, znaleźć. Skąd mi taka pewność w ogóle? To jest pytanie na pierwsze miejsce. Chociaż w sumie, no, z reguły gdzieś tam w ważniejszych lokacjach znajdowaliśmy. O, ej, dobra, nie tak, miałem rację. Z każdym kolejnym fragmentem się to powiększa. Teraz to było widać. Kurde, może miałem laga przed tym, co on robi, a kurde, jakiś gościu, który zaczynał dopiero właśnie, wbił miecz w ognisko. Dobra, to jeszcze wracamy. Dobra, może do przedpokoju Starego Króla, bo jeszcze to chcę sprawdzić. Czy tam może na przykład nie ma jakiejś iluzorycznej ściany? No bo kto wie, może jakaś finalnie jednak się znajdzie.
Skoro już tutaj znalazłem dwie i to tak zajebiście ukryte, to może gdzieś tutaj też jest. Nie, może tu? Prophet! I am a prophet! Or I am a very lucky man. One of the... Dobra, mijamy te glutki. Co jest tutaj? Bang bang bagarang, fragment Estusa, no wiedziałem, kurde. To jest tak w miarę, że to jest na tyle ważne, że trzeba. Może będzie się dał tutaj znaleźć takie coś. Dobra. Czekaj, czekaj, tu. Żłobnik, ty. To jest w miarę zabójcze. Dobra, spróbujmy przeskoczyć. Gacia. Dobra, tego... Ale to już myślę... Nie, to go nie sprowadziło na ziemię, ale zadało ten. Tak dla odmiany. Żar. No nie skąd oni się tu wzięli, nie? Bo jak to tanie, bo oni raczej nie powinni tutaj buty przebywać. Tak w cudzysłowie to oczywiście ujmuję, no bo... Zakładam, że raczej... Nie byliby w stanie tutaj przeżyć, nie? Ale jednak sobie chodzą. Ty, to jest... To jest to miejsce, o którym myślę, że jest? To zaraz nad tym miejscem, gdzie kurde... Ten? Wlazłem wcześniej i wróciłem się, bo sądziłem, że już tu nic nie znajdę? Dobra, jestem prawie pewny, że da się jeszcze coś tutaj znaleźć. Znaczy, bardziej mnie interesuje, co to jest za przełom nad tymi bazylionami, tylko nie jestem pewien, jak tam się dostać. Bo to jest jakieś wejście, kurde, z góry. Było tam widać ścianę. Tylko tu jest to pytanie. Gdzie jest to wejście z góry? Dobra, na razie bym chciał przepodróżować się do demonicznych ruin. Może półtorej godziny nagrania prawie. Na pewno te kilka tych ranów może wyłączę. Usunę, żeby nie było takiego latania głupiego. Na pewno ten ran przed chwilą usunę, bo to był po prostu powrót po duszę. Nic więcej. Nie, może to jest ta jedna? Nie. Za łatwo by było, co? Zastanawiam się, gdzie się może kryć ściana. Może tak podam myślę, to może jest obok tych szczurów. No, to by nawet pasowało. Tylko pytanie, która z nich? Też pytanie, w których szczurach? Te ściany wyglądają... Ta ściana wygląda dokładnie jak jedna z tych. Więc pytanie, czy to jest któraś z tych ścian, czy może któraś z tych na dole? Zdychaj! Przed tobą iluzja. A to to, tak, 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 tak. O, popieramy, to jest bardzo dobra wiadomość. No i dobra, to była jedna iluzja. Tu były piromancje. Tam jest przejście do tego typiarza, tu jest przejście do tych szczurów na dole. No nie, no muszę zobaczyć, czy któraś z tych się budzi. Nie, a tobie to już... tobie to mało? Bardzo ładnie, proszę sobie zdechnąć. Dziękuję. Tu? Nie. Tu? Nie. Może tu? Też nie. Może po czym poznać, że to jest iluzja, a po czym nie? To jest pytanie.
Też nie. No nie. Ja tu się zaraz zgubię normalnie, jeśli chodzi o te iluzje wszystkie. Tutaj schodzę na dół do bazylionu. I tu jest co? Zobaczmy. Mamy to. No i tu. Zobaczmy. Idziemy tu. I tu jesteśmy na wysokości właśnie spadku do tej jednej rzeczy. Czy... dwie iluzje? Ja pierdolę, nie wierzę. Kostur z Izalitu. Ej, drugi raz da mi się tak zrobić w całej serii. Pierwszą sytuacją był kurde ten. Pierwszą sytuacją była ta. Było wejście do tej wielkiej pustki, a potem przejście do właśnie tej. Do niegasnącego jeziora. Nie wróć do popielnego jeziora. Dwa razy, kurde, zdałem się zrobić na tę samą sztuczkę. Nice. Dobra, to się to finalnie wyrzucę. Wypróbowałbym natomiast tak, święty płomień. Wielką, ognistą sferę. I tu zajmuje dwa miejsca, czy musimy coś wyrzucić. To może wyrzućmy szpiega i dajmy tutaj właśnie sferę, czy burzę chaosu. No i dobra. Teraz tak, z racji tego, że... okej, okay, fajne to jest, ale niestety nie jest za dobre na ten. Jeśli chodzi o obrażenia, to wrócę sobie tutaj do talizmanu świętego, a tutaj do płomienia piromancji. Nie tak będziemy próbowali walczyć z bossem, ale na bossa myślę, że będziemy wykorzystywali może ten młot boga gromu, bo to się naprawdę fajnie zapowiada. No i kurde, półtora godziny materiał, ja go będę musiał jeszcze skrócić na tyle, żeby dało się go wam oglądać. To będzie drobne wyzwanie, nie powiem. Dobra, przed wejściem do bossa... kurde, Jezu, miałem ten fragment Estusa jeszcze. Znaczy, wróć, miałem. Mogłem, a nie miałem. Czy jak chcę użyć żaru teraz? Może zostawmy go sobie i użyjmy zamiast... damy go sobie zamiast właśnie bomby, bo zakładam, że będzie raczej boss, który będzie też walił ogniem, więc raczej nie przyda mi się bomba, która podpala. Okej, jakiś demon. Czyli na pewno będzie ogień. Dobra, to łyknijmy sobie czerwoną pastylkę z robaczka. Okej, co jest bossem? On? Oj, chyba tak. Stary król demonów! Ej, kurde, bo to jest jedno oko. Wow, ej! Spokój! O, super! Ty lubi się bawić piromancją. Oj! Do tyłu! Ej, kurde, od razu muszę żarty korzystać. Nie mu mało. Spoko. Dobra, zobaczmy jak sobie wystarczy. Byłoby też fajnie wpieprzać się w tej gadanie. Ej, ładnie jeden Estus teraz leczy. Okej, to był fuk zakurat z tym ataczem. Leci. Zobaczmy. 327. Tylko nie wiem, czy to było kurde całe? Nie, to było to drugie wypchnięcie. Całe jakoś zapchnięcie. Dobra, chyba go zachwiałem. Tu. Zapłon, teraz może stawicę. Co tam ta szczary maruje? O, jasne! Pewnie! Czemu by nie? Tylko miecz dusz, kurde. Jakbym się chyba strzałki przydał.
Loki. Mam głos Boga Gromów, nieważne. I... jest! Padł pięknie za pierwszym razem! Dusza starego króla demonów. A to są w ogóle boss opcjonalne, tak mi się wydaje, bo ja tu w ogóle nie musiałem przechodzić. Udało się. No, udało. Okej, ognisko rozpalone. Nawet po raz pierwszy, kurde, użyję takiej jakiejś reakcji, nie? Jeśli chodzi o... zabicie bossa. Pyk! A właśnie, w ogóle, kurde, się układam, a powiem, kurde... tą legionową etykietą, jeśli chodzi o właśnie, dopóki właśnie noszę ten strój. A dobra, ważne, że się przywitałem jakkolwiek, a nie po prostu zacząłem gadać. Jak mi się zdarzało, czasami. Dobra, moment. Ekwipunek, tutaj to wyrzucamy. No i co, przyjdzie nam teraz cofnąć się do kaplicy, więc... ja to z wielką chęcią zrobię, ale najpierw rozmnożę jeszcze duszę tego bossa. Dobra, po rozmnożeniu jestem. Zobaczmy. Dusza starego króla demonów, jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Wysuszony stary król demonów jest teraz niczym grudka spalonego popiołu. Pozostaje jednak ostatnim żywym świadkiem chaosu i zalit. Dobra, nie. To miałeś mówić, że może to jest ten brat tych sióstr, który stał się nieustannym wyładowaniem, no ale nie ma szans, że to jest on, bo jego zabiliśmy. Czyli ten król demonów to jest... kurde, w sumie dobre pytanie, kto to jest? O ile to jest ktokolwiek. Może to jest jakaś losowa postać po prostu. O! Patrzcie, ten typ zniknął. To ciekawe. Nie sądziłem, że on może zniknąć. Dobra, zobaczmy, co możemy z duszy tego króla zrobić. Tak na la grande finale. W tym materiale. Aha, tak. Zobaczmy. Dusza starego króla demonów. Ślady poza siebie chaosu. Jezu, to! To jest to zaklęcie, o którym wam mówiłem, kurde! Właśnie to z takim rzuceniem słońca czy czegoś, nie? To jest właśnie to zaklęcie. Ciska z popierającym okolice chaotycznym płomieniem. Ślad po niespokojnym leżu, które zrodziło istoty zwane demonami, ciska z popierającym okolice chaotycznym płomieniem. Demony, dzieci ognia, niosły jego rozszerzoną esencję i prędko zakończyły swe żywoty. Człowiek po dziś dzień utrzymuje podobne więzi z tym żywiołem. I... wielki młot starego króla. Wielki młot starego króla demonów. Broń ta przetrwała od czasów dawnego Izalitu i nadal nosi pozostałości płomienia chaosu. Umiejętność magmowa wytrwałość. Zakotwiczasz broń w ziemi, zyskując tymczasową równowagę, a silnego ataku używasz, by dźgać w ziemię, powodując serię magmowych eksplozji. Nice. Trochę szkoda, że jakiejś animacji na to nie ma, bo bym naprawdę chciał zobaczyć, jak ta dusza, wiecie, jak bierzemy tę duszę, wkładamy do pieca, tam coś jakoś animuje, po czym to wypluwa nam te zaklęcie albo tą broń, nie? Albo inaczej. Jak w zaklęcie, to w zaklęcie po prostu jest wypluwane albo coś, a tą broń, wiecie, sięgamy do tego pieca i wyciągamy całą tą broń, nie? Tak w górę. To byłoby zajebiste. No ale rozumiem, dlaczego nie ma animacji, tak w miarę. Dobra, po pierwsze, ten młotek jest tutaj. Zobaczmy, jak się atakuje. No, klasy, że jak każdym wielkim młotem. Okej, i silny cios. Chyba niech się zregeneruje teraz staminka. Zobaczmy, jak się atakuje specjalem. Okej, walimy po prostu pod siebie taką tą grudkę z lawą. Okej. Okej, dwa razy mogę to zrobić, a potem walczymy już dalej. No dobra. Jak dla mnie spoko. Zanim zapomnę, to oddajmy Andrę kolejny. Nie przydzielę Stusa, tylko wzmocnię Stusa. Dobra. I mamy 8 i 2. Szczerze? Na razie to jest naprawdę spoko. Bardzo mi to pasuje i na razie... i może tak zostać. Plus 6 mamy jedno i drugie. Kurde, aż jestem ciekaw, ile to na przykład odnawia. Dostrój czar. Ile zajmuje ten
ten czar właśnie. Też dwa miejsca. Dobra, to skoro na razie nie używam w ogóle kostura, to wywalmy ten czar. I zamiast czego? Może zamiast tego, bo też tego póki co nie używam i użyjmy tego. Dobra, tu oczywiście wrócimy sobie do broni wielkiego miecza Farona. Chociaż może warto by było teraz się przełączyć na wielki miecz wielkiego, wilczego rycerza. Bo to poniekąd też jest jakby część tego setu. No ale nie pasuje mi wtedy właśnie całość, nie? No bo jakby to jest komplet, dosłownie komplet. Komplet zbroi i komplet uzbrojenia. Jeszcze pomyślę. Chociaż kurde, fajnie by było znaleźć jeszcze na przykład zbroję Artur Jasta i wtedy właśnie zmienić całkowicie strój. Tylko że póki co niestety nie jestem w stanie na niej nigdzie kupić. O, ale mam zbroję z czarnego żelaza. I zbroję kata. Zobaczmy obie. Zbroja z czarnego żelaza. Wykuta z czarnego żelaza zbroja, część pancerz noszony przez sławnego zabójcę rycerzy Tsoriga zapewnia dużą ochronę, zwłaszcza przed ogniem. Okej, okay. I zbroja kata. Stalowa zbroja milczącego Horejsa, który polubił jej potajemne, zimne objęcia. Pierwotnie należeć miała do przekupnego kata, którego zabito i odarto z tegoż pancerza. Sam Horejs jest jednym z dwójki jedynych nadal żyjących dzieci, które umknęły Aldrichowi. Proszę, czyli Horejs i Anri zdołali uciec Aldrichowi. Ciekawe. Ja bym powiedział, że bardzo ciekawe. Dobra, tutaj skórzane serto mogę po prostu kupować. Chyba pieśni kupię, żeby go tu nie było widać. Teraz go od razu w sumie mogę go od razu sprzedać. Pierścienie były tutaj kawałek dalej. Bo to nie powinno teraz sprawić, że ona będzie mieć ten pierścień znowu. No właśnie. No dobra. Tak. Nie omieszkam przynieść ci nowych popiołów. Dobra, no to co? W kolejnym materiale będziemy dalej eksplorowali to, co znajduje się tutaj. Za walką z Volnirem. No i szczerze, jestem ciekaw, co się właśnie tam znajduje. Jeśli odcinek nie będzie dał się skrócić, to mówię teraz. Jeśli się nie pożegnałem z wami, to zrobię tak samo jak w poprzednim odcinku, którymś, że odcinek po prostu podzielę na pół i teraz po prostu żegnam się z wami jako właśnie odcinku takim jednym. Ale ode mnie póki co to będzie tyle. W kolejnym będziemy eksplorowali to, co się znajduje o tam. Ja jeszcze nie wiem, co tam jest. Zobaczymy. Tak jeszcze dla testu. Okej. Okay. Mogę użyć tych piromancji. No to zobaczmy, jak to wygląda. Uścisk mrocznego płomienia. To najpierw. Okej. Okay, to jest takie ładowanko i cyk. Czyli dopóki nie ma jakiegoś przeciwnika, to nie widać efektu. Wielka ognista sfera chaosu. Okej, to mam wielką kulę ognia i właśnie tą taką plamkę lawy. Burza chaosu. To jest jedno z moich ulubionych zaklęć, kurde, na czyszczenie grób. I ślady po zasiewie chaosu. No, to jest mocna umiejętność. Jestem ciekaw, jaki to damage bije w tej części. Bo w jedynce i w dwójce to biło naprawdę potężne obrażenia. Jak wspomniałem, na tyle potężne, że było mało użyć tego zaklęcia. Zobaczymy, co będzie w tej. Ale myślę, że ten zasiew to bym sobie zostawił na jakiegoś bossa na przykład. Albo na jakąś grupkę. Kto wie. Dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć.